Do Ukraińców właśnie dotarło, że w realnej perspektywie czasowej nie ma szans na przystąpienie do NATO. Media ukraińskie miesiącami kreowały fałszywy obraz rzeczywistości, w którym Ukraińcy nie tyle co bronią własnego terytorium, ale kolektywnego Zachodu. Dlatego też ta pomoc im się po prostu należała, a członkostwo w NATO było tylko formalnością. I kiedy ta narracja rozsypała się na naszych oczach, zaczyna się wyciąganie wniosków, zaczyna się zapewne kreowanie nowej strategii, a przede wszystkim szukanie kozłów ofiarnych. Uważam, że warto ten proces monitorować, dlatego też dzisiaj proponuję Wam przełożyć ucho tu i ówdzie, by wyczuć nastroje. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy od fragmentu programu prowadzonego przez znanego ukraińskiego komentatora politycznego i byłego polityka Dmytra Gordona, gdzie stwierdzono, że Ukraina nie pojechała do Wilna po prezenty, to członkostwo im się po prostu należało. Ukraina przyszła w NATO nie za podarkami, nie za pomocą, nie za jakimiś bonusami. Ona przyszła wziąć to, co jej przynależy po prawu. To, co jej i członkostwo. Ale pojawiają się też narracje zgoła odmienne. Otóż przesłuchałem wywiadu z szefem Rady Kontroli Narodowej NABU. W każdym razie to jest jakaś szycha w tych nowych służbach antykorupcyjnych, gdzie chłop w pewnym momencie obśmiał Zełenskiego, że ten po raz kolejny, jak to ma w zwyczaju, ogłasza sukces. I czemu była taka żorstka reakcja prezydenta, a następny dzień on сказав, що типу все норм, а якщо був би roadmap, було б вообще ідеально. Вот. Як така різка зміна тона президента, хоча нічого не змінилося. Ну, типу, він приїхав на саміт НАТО, те ж саме, що було абсурдом, як він сказав позавчора. Вчора вже було добре. Сказано також головну українську негоціаторку, яка кілька днів перед щитом НАТО в Вільні уділила вивіду для німецького Білда і на питання дзвінникажа, ну як вона вважає, як то буде з тому акцесією України до НАТО, то вона відповіла, що усіądźcie, що Україна ще не подивила decyzji, що вони там ще вагають, чи вступити до союзу, чи ні. По-друге, я бачив тон розмови, яка, як говорила Стефанішина, це наш переговорник від України з НАТО, вона сказала таку фразу, і це було в інтерв'ю Deutsche Welle на днях. Вона сказала на питання журналіста, там, чи як ви оцінюєте, там, приймуть Україну до НАТО, чи не приймуть, чи щось таке. Стефанішина відповіла, ну, це взагалі, знаєте, Україна буде рішати, вирішувати, прийматися до НАТО або ні. Типа, ми такі крутые, що це, типа, ми ще будемо взагалі смотреть, приймуть нас чи ні. О тим, що спочатку українське є тримане в банці інформаційній, свідчить обурення, яке вивола, моїм зданням, трафна діагноза. Za Олексія Арестовича. Chłop mówi o tym, o czym my tutaj mówimy od ponad roku, o czym fajno Polacy przebąkują od kilku miesięcy. Po pierwsze stwierdził, bo wiadomo, jest skierowana narracja, że Ukraińcy to są silni, zdecydowani ludzie, a Zachód jest rozmemłady. I Arestowicz powiedział, okej, okay, może i elity zachodnie są rozmemłane, są słabe, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy od nich zależni. To, że na Zachodzie są dziś słabi przywódcy, którzy nie są zdolni do podejmowania poważnych decyzji, nie przeczy prostemu faktowi, że jesteśmy trochę bardziej niż całkowicie zależni od tych przywódców. Stwierdził także, że ukraińska linia propagandowo-polityczna okazała się nieskuteczna, ponieważ niepotrzebnie postawiono na emocje, performance i napinanie muskułów. Naszym głównym błędem, który wczoraj pachniał nam w twarz żarem nieodwracalności, jest to, że postawiliśmy na politykę emocjonalnego szantażu, politykę performance'u, politykę odważnych szczęk. To oczywiście jest tłumaczenie maszynowe. Przyznał także, że Stany Zjednoczone nie chcą kompletnej porażki Rosji. Stwierdził także, że Zachód widzi skalę korupcji i złodziejstwa. Żądamy całkowitego zwyciężenia i upadku Rosji za amerykańskie pieniądze. Kradniemy amerykańskie pieniądze, Amerykanie żądają, byśmy przestali.
Parafrazował także słowa prezydenta Czech, który stwierdził, że macie czas tylko do początku zimy, potem będzie już tylko gorzej. Bo sytuacja się pogarsza. Prezydent Czech, jak stary żołnierz, powiedział nam prawdę, której nie akceptują cywilni politycy. Macie jedną próbę przed zimą. A w końcu ja tylko podrapałem po powierzchni. Myślę, że następne tąpnięcie przyjdzie wraz z oceną efektywności tzw. ukraińskiej kontrofensywy. Już teraz w zachodnich mediach mainstreamowych mówi się, że to jest o wiele ciężej niż zakładano, że Rosjanie odrobili lekcję, że łatwiej się bronić niż atakować. Tutaj jako przykład macie jeden z ostatnich artykułów na ten temat z Associated Press, czyli największa francuska agencja informacyjna, ale nie będę wam żadnych tekstów wklejał. Ten artykuł podaje dalej Marcin Wyrwał z Onetu, czyli osoba o skrajnie proukraińskich poglądach, i podaje on go z następującymi konkluzjami. Zachód, w tym Polska, żyje w fantazyjnej łudzie ukraińskiego pasma sukcesów. Tę łudę napędza ukraińska wojna informacyjna, o którą do Ukraińców nie możemy mieć pretensji, bo walczą o życie. Ale nie znaczy to, że nie powinniśmy brać przymiarki na każdą dostarczoną nam informację. W najgorszej wersji Rosjanie jeszcze tego lata mogą podjąć własną próbę przełamania frontu. No i teraz pozostaje tylko czekać, jakie wnioski z tego wyciągnie ekipa Wołodymyra Zełenskiego. Widać, że Wołodymyr Zełenski wziął sobie do serca zjebkę, którą otrzymał od Bena Wallace'a, że no może warto by było być wdzięcznym, może warto by było podziękować. I Wołodymyr Zełenski jeszcze w drodze powrotnej do Kijowa nagrał 8-minutowy filmik, w którym dziękował zagranicznym partnerom. W tym 8-minutowym filmie słowo dziękuję padło podobno 47 razy. No rzeczywiście, ja nie liczyłem, ale padło często. Sprawdzałem po prostu, kiedy nam podziękuje. No i rzeczywiście, gdzieś tam w miarę z przodu nam podziękował. Ale jednak ta nutka mocarstwowości też dała się odczuć w następnym wpisie, gdzie Zełenski mówi o reformie systemu szkolenia żołnierzy, czyli też mamy już zasianą narrację, że będziemy polegali na sobie, na własnych zasobach. Zachód nas zawiódł. I tam padło takie słowo, takie sformułowanie, że Ukraińcy zdobyli doświadczenie obronne, którymi dzielą się z naszymi partnerami. To jest bardzo miłe, to jest piękny gest. No i to tyle ode mnie. Monitorujemy dalej, co się będzie działo na Ukrainie, a tymczasem, jeżeli macie trochę czasu, to zostańcie ze mną. Najlepiej, jeżeli wejdziecie na główną stronę tego kanału, ewentualnie na zakładkę wideo i tam pomyszkujecie, czy po playlistach, czy po filmach. Może was coś zainteresuje, moim zdaniem. Jeżeli nie jesteście stałymi widzami, to na bank coś dla siebie znajdziecie, no ale to jest moje subiektywne zdanie. Zapraszam także na mój kanał z gierkami. Macie link gdzieś tam na samej górze opisu, na prawie samej, chyba od razu po rozwinięciu, jakoś tak. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem, bo wystarczy pamiętać, czy tutaj, czy na kanale z gierkami, a najlepiej oczywiście tu i tu. Ale pamiętajcie, jeżeli ktoś nie lubi gier komputerowych, to nic na siłę. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.